Politycy PiS jeszcze niedawno wspólnie z opozycją mówili o żalu, bólu i solidarności po stracie Pawła Adamowicza. Niestety, niedługo potrwał taki stan rzeczy. Rani PiS nie uczcili pamięci Pawła Adamowicza. Wybuchł skandal na sesji Rady Miasta. Politycy PiS, jak i wielu obywateli w naszym kraju, chciało oddać hołd zmarłemu w niedzielę prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. W całym kraju ludzie spontanicznie zbierali się, by chociaż na chwilę wyrazić swój ból związany z tym wydarzeniem. Do dziś to, co się wydarzyło, nie mieści się w głowie. Żałoba po Pawle Adamowiczu. Andrzej Duda dzień pogrzebu prezydenta Gdańska ogłosił dniem żałoby. Poszczególne miasta jak Warszawa czy Gdańsk takową zarządziły na 3 dni, aby oddać hołd zmarłemu. Nawet na posiedzeniu w Sejmie zarządzono minutę ciszy, by uczcić pamięć Pawła Adamowicza. Cały kraj jest w szoku, nie tylko z powodu tego tragicznego zdarzenia, ale również przez informację dochodzącą z Łodzi. Radni tego miasta mieli stawić się na sesji. Zaplanowano także, że w tym czasie oddadzą cześć zmarłemu prezydentowi Gdańska. Jakie wielkie zdziwienie było po stronie opozycji, kiedy zobaczyli puste krzesła po stronie PiS. Politycy PiS nie przyszli uczcić pamięci. Na sali zapanowała konsternacja. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości zasiadał tylko jeden radny. O tej kuriozalnej sprawie poinformował na swoim Twitterze przewodniczący łódzkiej Rady z Nowoczesnej Marcin Gołaszewski. Publikując zdjęcie, napisał: rząd pustych krzeseł po stronie radnych PiS. Uczciliśmy na sesji Rada Miejska Łódź pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska Adamowicza. Paweł radni PiS.org.pl byli obecni w jednej osobie. Brak słów, napisał radny z Nowoczesnej. Warto też dodać, że w czasie, gdy Sejm oddawał hołd zmarłemu, na sali nie było najważniejszych osób z Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego oraz Bejci Mazurek. Ta ostatnia potem w wypowiedzi na portalu społecznościowym tłumaczyła: spóźnienie na dzisiejsze posiedzenie Sejmu to czysty przypadek, proszę nie doszukiwać się w tym drugiego dna. Takie sytuacje niestety już się zdarzały i pewnie wszystkim mogą się zdarzyć, szczególnie dziennikarze pracujący tu w Sejmie, doskonale o tym wiedzą, napisała Mazurek. Czy politycy PiS mają coś na swoje usprawiedliwienie? Tego na razie nie wiadomo. Mimo wszystko w tym momencie mogli porzucić wszelkie obowiązki związane z pracą i zjawić się na kilka minut, by oddać hołd zmarłemu prezydentowi. Internet na pewno im tego nie zapomni, a i zapewne wyborcy.